Ideą tej modernizacji było to, że zostały zamknięte mieszkania chronione, które powstały w 2006 roku i funkcjonowały do 2010 roku. Nadzór budowlany nam te mieszkania zamknął. To były mieszkania przeznaczone usamodzielnianym wychowankom opuszczającym rodziny zastępczej placówki i te mieszkania cieszyły się takim powodzeniem, można nazwać, gdyż kierowane były tu osoby. I po tym zamknięciu tych mieszkań chronionych, taki pomysł oczywiście za zgodą Rady Powiatu, pana starosty, taki urodził się nam pomysł, żeby właśnie zrobić najpierw projekt, przygotować się i może, jak będzie możliwość i będą środki, aplikować o środki zewnętrzne. W 2015 roku został przygotowany projekt, w 2016 roku złożyliśmy wniosek o środki unijne oczywiście, ze środków RPO to jest dofinansowanie i w 2017-18 powstała ta inwestycja. Kiedy na rynku jest boom dla firm budowlanych, ale znalazł się bardzo porządny wykonawca z Przerośli, i wykonał nam to w terminie, no i mamy to, co mamy, wykorzystujemy w tej chwili ten obiekt w 100%, a koszt, tak jak już było powiedziane, prawie 2 miliony 600, prawie 2 miliony pozyskaliśmy z zewnątrz, resztę to są środki stąd.